Dzień dobry widzowie, tu znowu kaszlek. Boże, jak mnie gardło boli, co ja mam dzisiaj za kaszel, to ja nie wiem po prostu, jakbym umierał. Jakbym dziecko rodził płucami normalnie. Wracamy sobie do wampirków. Ja to nagrywam przed streamem, może ten odcinek wypuszczę jeszcze dzisiaj po streamie, bo jutro sobie wtorek. Mam parę jeszcze postaci odblokowanych, więc sobie kolejne zostawię na potem. I dobrze pamiętam o tej Popeje. Genaro graliśmy ostatnio, no to lecimy z panem albo z panią Arką Ladonną. Odnawianie broni skraca się o 5% co 10 poziomów. Zarąbiście. Chociaż broń na start taka średnia, ja nie przepadam szczerze mówiąc za tym. Ktoś mi też napisał, że od roku już zmienili i się zmienia rzeczywiście pieniążki tak samo, więc bez różnicy w jakiej kolejności to kupimy. Dzięki za info, nie muszę tego zwracać i od najdroższych zaczynać w takim wypadku. No i co? I tyle tak naprawdę. Nadal mnie nie stać na wskrzeszenie. Kupmy sobie expa, kupmy sobie movement speeda, kupmy sobie obrażenia, odnawianie, pancerz i obszar i prędkość i super. Ja jestem zadowolony. Lecimy panią Arką na wieżę Gallo. Relikwię mam tu do zdobycia. Chyba, że tryb hiper. Premia ze złota jest większa i prędkość ruchu większa. A czym to się innym różni? Nie mam zielonego pojęcia. Ale pójdźmy na coś nowego. Wieża Gallo. Prędkość ruchu i tak zwiększona, premia do złota większa. Zobaczymy jak nam tutaj pójdzie. Ty no nie gadaj, że tu są z dwóch różnych stron. O nie, tu na górę muszę iść, a potem na dół, ale gówno. No dobra, no do zrobienia, i tak chyba nie. Ale Boże, start z tą postacią to będzie jakaś porażka, albo szybko dostanę zryty czosnek, albo tutaj nawet nie mam na co liczyć. Krzyż? Ja chyba nie mam jeszcze odblokowanego ulepszenia nawet na krzyż. Ja bym świętą wodę poleciał, bo jest zarąbista. I ją ulepszał rzeczywiście. I tak jak w poprzednim podejściu szliśmy trochę na pancerz, to tu bym chyba poszedł już full focus na obrażenia eleganckie. Topór też jest git do ulepszenia. No to porek, żeby się kręcił wokół mnie. Też jak najbardziej spoko. I tą Biblię bym ogarnął, bo jak na razie wszystkie bronie, które mam, mogę ulepszyć na poziom legendarny, jak ja to tam se nazywam. Puste serce. Karawasz magiczny. O Jezu, ale ale gówno. Nic on bym nie chciał. No ale chyba wezmę puste serce i sobie bicz weźmiemy, ulepszymy. No bo naprawdę, te reszta tych rzeczy to powiem wam, że taka trochę do dupy i mi się za bardzo nie podoba. No i mówię, nie mam zamiaru się stąd ruszać, póki nie zdobędę troszkę więcej ulepszeń, bo to jest jakaś masakra. Czosnek mógłbym wziąć i czosnek ulepszyć, bo już mam regen do wzięcia, z tego co kojarzę. Już mam odblokowany regen. Duplikator. Rune Tracer był słaby, ja ogólnie mi się wydaje, więc ja bym wziął duplikator i wziął te piorunki i będzie elegancio. No możemy jeszcze wziąć piorunki, czosnek i jeden wolny slot mi zostanie na Biblię. No najlepiej by było, jakbym Biblię dał radę zgarnąć. To by było bardzo spoko. O, 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 Kande... W ogóle mi pisałeś, że to nie jest Candelabrador, tylko Candeblar? Chyba tak to się powinno mówić, jakiś błąd w tłumaczeniu. Dobra, zacznę od tego, bo mam więcej slotów na broń, jak mam slotów na... pasywki. I mamy już ulepszenie legendarne na nasze topory. No nie wiem, ja chyba dopiero od 10 minuty jakoś zaczął się stąd ruszać w ogóle, bo serio, teraz iść góra dół to jest samobójstwo. To ja bym sobie zabrał całego expa w ogóle, jakiego mam do zdobycia tutaj. Przyciągacz, ulepszenie na labory. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. No to co, jeszcze tutaj, tak jak mówiłem, czosneczek. Ale czosnek na starcie to w ogóle jest taki OP. Bez kitu, ja bym tu mógł się stać w miejscu. Pumarola. No biorę, bo planuję wziąć czosnek, ale kurde, ja mam trzy bronie pierwsze chyba levelowe. No, no one dużo nie biją. One są naprawdę kiepskie i trzeba zacząć powoli ulepszać nasze brońki. No bo tu serio się robi nieciekawie. Jeden czosnek mi da, jeden czosnek, nie więcej. Jeden. Korona bez sensu. No ulepszamy ognistą różdżkę, bo bez kitu jest tutaj jakaś porażka pod względem obrażeń.
ta woda święcona, co spada, ona nawet fajnie bije, ale ona spada tak losowo, no tu za mapę sobie wylatuje, to nią se pobije na pewno. I co? I Biblia. Czosnek, Biblia? I co? I piorun! Ulepszamy świętą wodę, czy ognistą różkę? Świętą wodę, świętą wodę. Bo trzeba się myć. Żałosne dzisiaj żarty będą ogólne. Dzisiaj jestem nie w formie przez ten kaszel. Od rana po prostu i mam... Siadam do nagrywania tego odcinka od jakichś dobrych, no, 2 godzin. Bo bez kitu mnie tak wyniszcza kaszel dzisiaj, że to jest masakra. Już się chyba wykaszlałem. Chyba już jest okej. I już tak miałem z pół godzinki w miarę git, że nie kaszlałem. Mówię, dobra, siadam w końcu nagrywania, bo ile można czekać. Ale bez kitu, to co się działo przez ostatnie 2 godziny, to jakaś masakra, bo myślałem, że ja sram gardłem po prostu. No to już było tak straszne, że no nigdy takiego kaszlu nie miałem jak ostatnie parę dni. Nie, od czego to w ogóle jest, no? Coraz gorzej z tym kaszlem jest, lepiej się czuję, w ogóle nie mam temperatury. Mówię, git się czuję, ale ten kaszel tylko tak mnie męczy, jakbym, nie wiem, połknął kasztana. Zakrztusiliście się kiedyś czymś? O Jezu, to jest straszna śmierć. Ja pamiętam, że jak byłem dzieckiem, no stop żarłem takie wielkie cukierki. Aż do pewnego dnia, jak się zakrztusiłem takim wielkim cukierkiem i mi ojciec paluchem wyciągał z gardła i matka już dzwoniła na pogotowie, bo normalnie udusiłem się, nie mogłem oddychać. Zaklinacz! O, to jest ulepszenie na Biblię! Ale to bicza nie będę miał tak to. Czekaj, 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 czekaj. Czosnek będzie z regenem. Z tym będzie laborra. Nie mam szpinaku w takim wypadku. Czyli nie będę leciał w Biblię. No. Zamiast Biblii lecimy w bicza. Kurde. No tak, no bo muszę szpinak, żeby ulepszyć moją podstawową broń. A chcę mieć dzisiaj wszystkie rzeczy ulepszone. Jakoś tak mi się to podoba, więc no nie będę tego brał. Skrzynkę otwieramy szybko. Level up na topory, więc git, bo ja naprawdę te bronie mam na tak żałosnym poziomie, że to jest jakiś koszmar. Dobrze, że mamy duplikator. To jeszcze jakoś tam wygląda i ta święta woda nawet fajnie bije. Ale oprócz tego to jest naprawdę żałośnie, żałośnie. Wracając, zakrztusiłem się właśnie takim gigantycznym cukierkiem. Takie nie wiem nawet co to było za marki. Zwykle taki cukierek twardy, wiecie, co się bierze i sienie. I ja się zachłysnąłem, chciałem nabrać powietrza i zamiast powietrza nabrałem cukierka do gardła. I bez kitu, nigdy w życiu mi się już nie zdarzyła taka sytuacja. Od tamtej pory jakiekolwiek cukierki mam, to po prostu je gryzę od razu. Bo się boję, że się zakrztuszę. Naprawdę panika wtedy straszna była, jak się zaczynasz dusić i 30 sekund nie możesz oddychać. A nie byłeś na wdechu wtedy, nie? Już się robi ciemno ci po prostu. O Jezu, coś strasznego, nikomu nie życzę. Pierścień gromu wezmę, mimo że jest szpinak, bo ja potrzebuję naprawdę jakichkolwiek broni teraz. Ale szpinaczek oczywiście też bym wziął. Mówię, mielibyśmy upgrade na... no tą różkę, mimo że ta różka jest... Nie za bardzo, nie przepadam za nią. Ani to dużo nie bije, ani to szwarne, ani... Co te turysty w tym widzą? No, słabe to jest, słabe. Dobrze, to lepiej trochę już zgarnąłem, bo no streamka planuję dzisiaj zrobić o 15:00, bo... Nie było wczoraj. Nie było wczoraj w niedzielę, więc dzisiaj mam nadzieję... O Jezu, co wy się wskrzeszacie ze zmarłych? Mam nadzieję, że dzisiaj zrobię streamka. Z Ajzaczka koło 15:00. No i co ja tu mam wziąć? Nic on nie chce. Pancerz? Laur Karawasz, ale gówno. No to laur chyba wezmę. Nie będę brał bicza. A wziąłbym ten czosnek ulepszony, bo nigdy nie miałem czosnku ulepszonego. Chyba że laur się z czymś synergiuje. Czekaj, pokaż instrukcję. Nie, otwórz grimoire.
No nie widzę tutaj Laura ulepszonego. Ale gówno. Bez kitu, to trzeba czym prędzej wbijać golda i dostawać te ulepszenia na więcej szczęścia, żeby było więcej temów do zgarnięcia i na te zmianki. Ty, a ja tą pasywkę na ten, to mam na dole do zgarnięcia. Co ja robię w ogóle? I o, bez kitu. No to i tak mogę, o. No i tak mógłbym Biblię wziąć, ale czosnek bym chciał. Bo czosnku nie miałem ulepszenia, Biblii też nie miałem ulepszenia. Dobra, co się zrobi pierwszy, czosnek albo Biblia? To wezmę, bo i tak oba te przedmioty mógłbym mieć ulepszone. Ognista różdżka, 7 poziom już. I po co mi ona, nie? Jak ona i tak mało bije. Ona bije duży damage, ale na mało mi dać przeciwników. Czyli coś, czego bardzo nie lubię. No ale trudno się mówi. Tu jestem w miarę bezpieczny. Ty no, regen działa. Naprawdę parę tych ulepszeń tylko dostałem. Już jest turbo łatwiej. Ale ja nie gram tych trybów hyper, więc to też jest trochę różnica. Na tym trybie hyper na pewno byłoby trudniej. I pewnie więcej golda do zgarnięcia, ale... No te zwykłe tryby naprawdę turbo proste. Turbo proste są, gdy mamy już troszkę tych upgrade'ów. Ty no, chyba wezmę pancerz. Na co nie mam upgrade'a? Na laborę mam. Nie będę miał szpinaku w takim wypadku. Czy mogę wziąć albo szpinak, albo nóż. Pentagram bez ulepszenia na szczęście jest w ogóle tragiczny, więc go nawet nie chcę brać. Tylko teraz czy chcę nóż, czy chcę szpinak, bo szpinak mi zwiększy obrażenia ze wszystkich innych broni. I szczerze, ja to bym chyba wolał szpinak. No ale nie, no muszę wziąć tą nową broń, ani razu jej nie ulepszałem. No wezmę ten pancerz od dupy. Ale nie fart. Bez kitu, dajcie mi rerolę albo więcej itemów do zgarnięcia, bo... Nie ulepszę tego wszystkiego tak jak chciałem. Trochę syfik, no ale to nic dziwnego, na samym początku bez tych upgrade'ów na rolę to nie za bardzo co można liczyć w ogóle na to, że się dostanie zawsze dokładnie to samo, co byśmy chcieli. W końcu tylko 3 itemki się trafiają, a tych przedmiotów w tej grze to jest w ogóle kosmos ilość. Ile się dostaje golda tak z gleby? No nie umiesz, że jeden coin. To nie dużo. Bez kitu jeden? Ja się musiałem... Niemożliwe to jest. To by było za mało. Chyba. Dobra, wbijamy level, 10 poziom. Może bym chociaż ulepszył, nie wiem, jedną broń na jakiś ten legendarny poziom. Najlepiej to by było zrobić topory albo laborre, bo to bije bardzo obszarowo wokół mnie. Ale na tą mapę w ogóle mega dobra jest ta broń, co bije góra-dół. Ta kwiecista, co mówiłem ostatnio, co odblokowaliśmy z tą laseczką. No bo tu przeciwnicy tylko góra dół wychodzą przecież. Pentagram bez sensu, candelabrador. Candeblar to się chyba nazywa. I to jest chyba ziomek ze skrzynką. A przynajmniej tak wygląda. No mówię, za bardzo nie mam jak go bić, ty pano. Ale żałuję tego szpinaku. Był ziomek specjalny, ale nie był ze skrzynką, tylko z czerwonym kryształkiem. Ja wiem, że te w ogóle kryształy, jakich jest za dużo. O, jest Biblia, super, biorę. Elegancio, no to i możemy iść do góry powoli. Ja wiem, że jak są te... Jak się to nazywa? Jak są te kryształy expa i one... O Jezu, to jest ściana. Za dużo ich jest w pewnym momencie, to one się zamieniają w te czerwone. I wiem, pamiętam jeszcze o tym z grania wcześniej. Tylko czasami zapominam. Nie, że nie pamiętam, tylko zapomniałem. Nie pamiętam jak to żyło. Boże, ile wybijecie! Nie no, bez kitu tutaj, bez czosnku, to przecież ja nie mam szans w ogóle żadnych. Ja muszę iść tam, gdzie ta laborra pada, bo tu nie ma żadnej innej możliwości na przeżycie tu. Ej, to jest tragedia bez czosnku, te pierwsze levele, potem to idzie git, ale... Pierwsze poziomy bez bicia non-stop wokół to jest jakaś tragedia. Obszar działania na
wodzie święconej, bardzo przydatny. Kurde, a ta woda, który jest level? Dopiero czwarty, jeszcze cztery levele. Jakbym wodę miał święconą na maksa ulepszoną, to będzie super. No bo ta, serio, ta różka ognista ulepszona na maksa to jest taki w ogóle useless syp, że to jest najgorsza broń startowa jak dla mnie. Ja wiem, że ona niby zadaje dużo obrażeń, zawsze jestem w szoku na koniec podejścia, jak ona dużo bije. Ale nie wiem, ja go nie lubię po prostu, bo ja mam do wyboru broń, która bije wokół mnie, a jedną, która bije tylko przed siebie, to chyba jest oczywiste, co wybiorę. Syf trochę z jedną rzeczą, nie mamy żadnego regena. W sensie pummarolle mam, więc regen mam troszkę zwiększony pasywnie, ale nie mam regena z broni. A mi się wydaje, że czosnek, tak samo jak bicz, miałby ten regen z broni właśnie ulepszony. Dobra, 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 dobra. Ale tutaj jest syf. Bez kitu, ja chodzę tylko gdzie jest woda święcona. Woda święcona na 8 level. Ty, może mi się uda wbić 8 level wody święconej, zanim podniosę tę skrzynkę. Ja wiem, że już teraz mógłbym mieć tą różkę ognistą ulepszoną, ale mówię, jakbym miał jednak wodę święconą ulepszoną na laborre, no to byłoby zdecydowanie lepiej. Wbiję jeden level, jak nie będzie wody święconej, bierzemy skrzynkę, ulepszamy czerwoną różkę. Jak będzie level i będzie woda święcona, mamy 50% szans na to, że ulepszy nam właśnie laborre, a nie tą różkę. Jest woda święcona na 8, zarąbiście. No to teraz niech ją ulepszy. No i o, no i elegancio, super, laborra. No to teraz możemy iść do góry i względnie. O Jezu, a czemu to aż tak szeroko pada? To w nieskończoność tak pada tak szeroko? Ty, bez kitu, ten zasięg tego trochę jest większy niż myślałem. No to nie wiem, czy to jest takie dobre. O, bez kitu! To jest dobre dostania w miejscu, bo to w końcu do nas dojdzie, nie? Ale to nie jest dobre w ogóle, żeby... Kurde... Ale syf, ale syf. Ale że mi się naoglądał w ogóle śmieszny filmik. Jakiś gość jest Polak, który robi filmiki z Korei Północnej. Czaisz bazę? I normalnie tam udają nagrywać. I turbo dziwnie mi się go ogląda, bo on tak przedstawia tę Koreę, tak wiecie. Widziałem jeden filmik jego tylko, więc nie wiem, może jakoś tak inaczej na innych gada, ale jeden filmik jego widziałem, jak przedstawia tę Koreę Północną, tak mega spoko, nie? Że to jest kraj jak kraj. Ale tak patrzę i go, wiecie, wpuszczają tylko na te wyznaczone miejsca, pokazują mu tylko takie turbo puste, sterylne rzeczy. No nie wiem, takie cofnięcie się do PRL-u, a... Z jednej strony rozumiem, on musi tak gadać, żeby dalej móc nagrywać. Z drugiej strony to się tak turbo dziwnie ogląda po prostu. Tak się zastanawiałem, czy da się przenieść w czasie. No da się, wystarczy się przeprowadzić po prostu do innego kraju, który jest mniej rozwinięty. Do przyszłości możemy się przeprowadzić, nie wiem, do Skandynawii się po prostu przeprowadzając, mi się wydaje, tak samo. Biblia Króla ulepszamy, lecimy, lecimy. Biblia Króla będę miał ulepszoną? Będę, ale to kurde, na samym dole muszę pójść po ten item. To nie wiem, jak zdążę, bo to jest kawał do przejścia, bądź co bądź. No. Coś jeszcze miałem o tym, kurde. Teleportowaniu się w czasie. Mówiłem wam chyba, że na Street View ostatnio oglądałem sobie całe moje skierniewice właśnie. To jest po prostu genialne, naprawdę. Polecam wam, jak macie jakieś miasteczko, gdzie był Google Street View tak z 10 lat temu, zobaczyć na zdjęciach, jak wasze miasto wyglądało. To jest coś niesamowitego, jak to się po prostu zmienia. Pierścień Gromu, bardzo fajnie jest w ogóle ulepszony na wyższym poziomie Pierścień Gromu, a my teraz ulepszamy sobie na potrójnej skrzynce. Ja nie mam szpinaku, ja chciałem ulepszać, kurde, różkę ognistą, to dobry jestem, no, ale syf, ale żem odwalił manianę tutaj. Ty, to ja nic sobie oprócz topora nie ulepszę i oprócz Pierścienia Gromu. Trochę kiepsko. Boże, dopiero to jest to, a ja mam jeszcze drugie tyle do wrócenia i drugie tyle potem jeszcze do przejścia. Masakra to będzie jakaś. Karawasz weźmy sobie, szybsza prędkość poruszania się pocisków. Z jednej strony ten karawasz jest niefajny, bo to zwiększa ilość itemów do ulepszania, mniejsza szansa, że nam się ten sam item trafi do ulepszenia po raz kolejny, czyli wolniej ulepszymy na
maksymalny poziom nasze bronie. No to o tym nie pomyślałem, ale rzeczywiście to jest trochę kiepskie. Pierścień gromu ulepszony, lecimy dalej. 14 minuta. Ty, a co tu pokazuje? Jakiś taki ludek czerwony, czy tylko ja to widzę? Dobra, ziomek jest tutaj. Najlepiej stać pod nim. Jezu, dobra, bije dużo ten. Ognisty staw. Biblia króla. Muzyka! To też jest przetransportowanie się w czasie. Bez kitu. Nie wiem, czy macie jakąś taką swoją płytę, ale dla mnie najbardziej płytą, która mnie cofa w czasie, jest PZ muzyka klasyczna? No, ta jego pierwsza płyta. Ukryty w mieście krzyki i tak dalej. 2002 rok. Jak słucham szczególnie 5, 10, 15 albo Bez twarzy i mam jeszcze tą płytę na winylu i ją sobie odpalę po prostu na gramofonie, widzę jak ta płyta się toczy i słucham po prostu tego, ja nie wiem, ja się transportuję w czasie naprawdę do kamienicy swojej na początku lat 2000. Ja wtedy co prawda byłem dzieciakiem, ale no kojarzę wszystkich dorosłych jak siedzieli i po prostu widzę. Co tu się odwaliło? I w ogóle, i po prostu widzę wszystkich jak siedzą, jest jakaś impreza, leci PZ-cik, jakieś szlugensy, karty do gry, gramy w tysiąca, no nie wiem, cokolwiek, no boombox, tego typu sprawy. Głupoty gadam, dzisiaj jakiś jestem nie do komentarza, naprawdę, dzisiaj jest ciężki dzień dla mnie, ten kaszel tak mnie wykończył, że po prostu komentarz mi nie siedzi, dzisiaj się nie kleja, już to czuję, nie? Ale 22 minuta jest, to już nie przerwę, bo coś tam odblokowałem chyba w tej grze. Oj, czy przepraszam. O, żeby tylko taki kaszel był przez resztę dnia, to... to luźno. Przepraszam. Ile tu jeszcze będę szedł? Ty, no mogłem chyba w pierwszej kolejności iść tam na dół. To się nie kończy ta wieża, ja nie zdążę wrócić na dół. To jest jakaś masakra tutaj, ile tego jest. Dobrze, tam na dole widzę, że jest do podniesienia, do zgarnięcia staje mapy EXP, bo naprawdę tego EXPa tutaj troszkę będzie leżało do podniesienia niestety. Wow, 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 wow. A tu co się dzieje? Dobra, Laborra tutaj ładnie ciśnie. Golda zgarnąłem! Gold Rush, widzowie, Gold Rush! Ale w ogóle go nie jestem w stanie utrzymać, ale bieda! O dobra, jednak jestem! Pisaliście, że wbijanie leveli i zabijanie przeciwników po prostu go utrzymuje. Ojej, 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 ojej. Ktoś ze mnie stoi. Co tu się dzieje? Nie wiem, ale tu jest jadka. Ty, no czegoś takiego nie pamiętam w tej grze. Ten level będę, może był najnowszym jak ja grałem. Ty, bo ja już ominąłem coś w ogóle. Tu coś jest. Bez kitu, ale jaja bym ominął. A czemu to ode mnie ucieka? Biblia króla, ulepszana. I zgarniamy to coś. Umożliwia odblokowanie i aktywację arkanów. Co to jest? What the f... Zdwojone leczenie, odzyskiwanie PZ zadaje pobliskim wrogom obrażenia o tej samej wartości. A zrobiste, a to? O co chodzi? Weź. O, nie mogę sprawdzić na tej sprawie, co to ro... What? Wytłumacz mi ktoś, o co chodzi, bo ja trochę nie rozumiem. Jak ja tu jestem w stanie dojść? Przecież to jest za mapą to. Widzowie! Jak ja tam mam przejść? Niby. Tu dalej do góry i w prawo może skręt będzie? Nie wiem, pójdę tak jeszcze pół minuty do góry. Kurde, jak ja mam teraz bicie z Regena, to taki przypał, że ja nie mam tego zrytego czosnku albo tego bicia rzeczywiście, ale by to cisnęło, nie? Ty, no nie wiem jak tam mam pójść.
Nie mam zielonego pojęcia. Ja ciągle otrzymuję obrażenia, a jakimś tym ciągle żyję. Efekt obszaru. Dobra, nie no, wracam się, bo ja jeszcze tam na sam dół muszę zdążyć, tam po rzeczy. Tam jakaś potka leży, many do zgarnięcia. Tego typa tylko zabijemy. Ale przedziwne. Nie wiem, o co chodzi w ogóle. Jak to mam zgarnąć tego typa? Musicie mi napisać, bo ja nie ogarniam, ja nie ogarniam. Coś ciekawego? Koski ulepszone na maksa, super. Spirala śmierci. Szkoda tylko, że... ona ma strasznie duży cooldown. No, chociaż nie jest tragiczny. No, bałem się, że jest trochę gorszy. Ty, no ale bez kitu, no tutaj... jakiś sekret musi być. Że to się wyświetla, a ja nie jestem w stanie tego zgarnąć. Gdzie tu wyjść? Candelabrador. Idealnie, tutaj może jakieś na ziemi znaki? Spację klikam, nie wiem, w ogóle ode mnie jakaś taka fala bije. Mi się wydaje, że to jest... co sekundę ja się leczę. I to są obrażenia od leczenia moje z regena, zadawane wszystkim wokół. Więc to zarąbiste. No mówię, jak miał ten czosnek na ulepszanie. Ty, może do tego wejdę jak święty Mikołaj i wyjdę. Nie, nie da się. To nie wiem, to naprawdę nie wiem. Mówię, musicie mi napisać, bo... zielonego pojęcia nie mam. W jaki sposób miałbym się tam niby dostać? A chciałbym. Biblię Króla ulepszamy na maksa, super. Przyciągacz, pierścień gromu. Jezu, ile leveli tu było. Sporawo, sporawo. Ja nie wiem, czy to ten regen tak bije ich? Może, może. Przecież nie regeneruje dużo, nie? Odzyskiwanie 1-2, no to są żadne obrażenia. Podstawowy bicz bije 7. Ale to jest spoko, bo to odpycha przeciwników. Jak są na przykład te oniksy takie zakręcone w spirale nienawiści, to... ta, bo to jest skrzynia jeszcze. Może to muszę zgarnąć najpierw. A nie, po prostu skrzynię zostawiłem, okej. I ulepszony pierścień gromu, super. Jak są te onyksy zakręcone? O, jest ten onyks właśnie. To odpycha ich to. Nawet jak to nie bije dużo, to zawsze jestem w stanie ich trochę odepnąć, więc bardzo spoko akurat pod tym względem. No, praktycznie nie są w stanie do mnie dojść, ty. No to jest zarąbiste. Skrzyneczka. Ulepszone max HP, nic ciekawego. O, muszę się jeszcze ulepszyć ten... ulepszyć, znaczy, no, wziąć ten efekt, który leży na ziemi na dole, bo no jak będę miał ulepszone na maksa, na ten poziom Ultimate i Biblię Króla i te kosy, no to ja jestem praktycznie nietykalny. Jeszcze ta fala bijąca wszystkich wokół z regena, no to już w ogóle zarąbista. Boże, ale tu się pozmieniało dużo w tej grze. Bez kitu. Więcej niż myślałem. Ile leveli dodane, jakieś DLC-ki, ja ci kręcę. Ile tu będzie jeszcze podejść różnymi postaciami, zarąbiście. Będę mógł gadać głupoty kolejne o swoim życiu dla was specjalnie. Kurli chuj, von Jungingen, dzisiaj cię pokonam. Laur bym sobie wziął, bo szczerze mówiąc dosyć często... dlaczego to jest fioletowe? Czym to się różni? No niczym. Ty, no to podejście jest turbo dziwne. Ja w ogóle nie wiem, co tu się stało się. Ale może to i lepiej, bo jakbym wiedział, co by tu się stało się, to by nie było ciekawie, nie? Boże, nie mogę... najbardziej z takich gierek nowych, gdzie będzie coś do odkrycia razem z wami, bo wy też tego nie znacie, bo ta gra jeszcze nie wyszła. Nie mogę się doczekać Hollow Knighta Silksonga, naprawdę, jak wyjdzie Silksong, to niesamowite będzie odkrywanie po prostu tej historii. Najgorsze jest to, że boję się, że Silksong wyjdzie tak totalnie losowo, w sensie
Team Cherry, bo oni tam chyba się nazywa tak firma, która robi Hollow Knighta, w ogóle nie poda daty premiery go, tylko tak go wypuści, jak będzie gotowy. Tak z dupy po prostu, nie? I dlaczego mi się to nie podoba? Bo zanim będę nagrywał Slicksonga, chciałbym na nowo ogarnąć cały lore gry. Czyli oglądać u tego Mossa coś tam, godzinne filmiki na temat lore Hollow Knighta, bo już kompletnie nie pamiętam tego, jak Hollow Knighta z serii robiłem w 2019 roku. Chyba, ty no więc 4 lata temu, to jest kosmos, a mówiłem, widzimy się za rok w Slicksongu. Więc... No niestety, niestety, ale... Trochę mi się zapominało od tamtego czasu po prostu. Kurde, ale jestem zły, że nie dałem rady odblokować tej postaci na górze, no. W sensie nie wiem, nawet to wygląda jak postać, ale co to jest? Cholera wie! Czy ja już wrócił? W życiu nawet nie jestem... Nie wróciłem tego, co przeszedłem. Porażka, porażka! No ale broń i tak już mam na max levelu, nie? Tutaj już nic nie ulepsza, chyba że same wbijanie levela mi zwiększa damage tu. Nie wiem, może tak jest, możliw, możliw. Ale wątpię. Jeżeli tak by nie było... O kurde. Ole tłuko. Laura ulepszamy. Jeżeli tak nie jest, to luz, to ja mogę biec i w ogóle nie zgarniać nic expa. Bo i tak biję tyle, ile będę bił do końca gry. A no mówię, podniesienie tej pasywki i ulepszenie Biblii na max level da mi turbo dużo. No bo to będzie po prostu Biblia, która jest non stop aktywna, a teraz jest jedną drugą czasu może aktywna, nawet mniej niż połowę czasu, jak dla mnie. Laur? Serio tylko tyle expa było na mapie? Jeden level? Ale bida. Nie no, bez kitu, biegając to się traci tak dużo expa. Nie dlatego, że się nie zbiera expa i on leży gdzieś na ziemi, tylko dlatego, że uciekasz od przeciwników i ich po prostu nie zabijasz na czas. I oni się despawnują i się spawnują nowi z max HP i tak w koło Macieju. Dobra, ile mam minut? 6. Dam radę tam dotrzeć. Kurde, trudno może być. O, super, super upgrade. Tylko to za długo nie będzie trwało niestety. Ale zawsze troszkę na pełnej. Daliśmy radę pójść. A tu nie jest ich jeszcze aż tak dużo, żebym nie dał rady sobie przejść. Z drugiej strony bardzo dużo, bardzo słabych przeciwników. Też jest git, bo ja mam akurat takie ataki, że jestem chyba raczej na właśnie duże grupy przeciwników teraz, niż na średnią ilość, ale bardzo mocnych. Mam damage mega obszarowy, ale nie mam damage'a bardzo mocnego na single target. Jedynie ta, nie wiem, ognista różdżka, ale ona też, no, tak losowo bije i tak rzadko, że no nie lubię tej broni. Chyba jedna z moich najmniej ulubionych broni w całej grze. Dobra, na ten upgrade na pewno zdążę. Gorzej będzie z tym drugim. Ole, zarąbiści przeciwnicy, ty no, tutaj teraz mógłbym sobie zostać. No nie mów! No co za gówno! No pamiętałem, że coś tam się od dołu woda leci, ale nie spodziewałem się, że to... Ole, ole, sy! Mogłem iść najpierw od dołu. Jeszcze ten upgrade jest tak blisko, bez kitu! Nie, nie, najgorzej! Minuta temu to tu bym zdążył po ten upgrade jeszcze, nie? A serio się boję, że tu nie dam rady ich pozabijać na czas, bez tej Biblii. Ta Biblia turbo by zwiększyła mi obrażenia. A co ten krab jest, nieśmiertelny? Czy o co chodzi tu mu? Ręka, ręka i odrasta! What the fuck w ogóle? To nie zabija. Może jak go zabije, to ta woda zniknie. Co tu się? Ej! Ten krab mnie bił, czy co mnie tu biło? Ty, no nic mnie nie dotykało. No
ale gówno. O co chodzi z tą mapą? Ole, dostałem achievementów. Pokonaj łącznie 100 tysięcy wrogów. Znajdź randomazzo. Odblokowuj arkany. Co to są te arkany? Znajdź randomazzo. Odblokowuje 6. Sarabanda leczenia. 9. Serce ognia. Personalizacja postaci. A co to jest to randamaro? Kolekcja? Tu nie. Hipnotyzer. Magnetyzer. Wzmocnienie? Nie. Zablokowanie? Nie. Co to jest? Nie no, ale kurde, ten krab to chyba kogoś posrało na łeb, nie? Mięsny golem. Ale się zdenerwowałem tutaj na tą mapę. Mignotaur. Melone, mielone. Mielone, chyba pier. Wiem, o co chodzi, zdenerwowałem się. Dobra, ja wam kochani bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał. Jeżeli tak, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować. No i się widzimy w kolejnym odcinku już niedługo. Trzymajcie się i cześć, pa pa.